Tak jak obiecałem, dzisiaj Słotwiny i wieża w koronach drzew, czy ścieżka w koronach drzew. 8 godzina, dzisiaj rozpoczynam wędrówkę. Także zaraz zobaczymy, ile mi zejdzie, żeby tam się dostać. Kino Jaworzyna nie wie, co jest grane, bo film spadł za fisza głową w dół. Wiatr halny podobno maczał w tym palce. Mówią też, że aktor przed filmem dużo pił w restauracji Havana, której nazwa jeszcze postała się zwycięsko i czeka na zgon. Miejscowy Fredek Castro pije słowacki rum z ciny cukrowej, a może z przemytu ci on. W tym miejscu, na tej ścieżce, możemy poznać historię Jana Kiepury. Żoną Jana Kiepury była węgierska śpiewaczka Marta Egbert. Poznali się na planie filmu Dla Ciebie Śpiewam. Światową sławę przyniósł im występ na Broadway w musicalu Wesoła Wdówka. Nie wiem, nie powiem. Nie wiem, nie powiem. Nie chcę skłamać. Nie chcę skłamać. Krynica też milczy. Nie ma własnego zdania. Nie wiem, nie powiem. Nie wiem, nie powiem. Nie chcę skłamać, nie chcę skłamać. Krynica też milczy, nie ma własnego zdania. Jeśli chodzi o góry Krynicy Piwnicznej Zdrój w Muszynie, są naprawdę idealne na wczesnowiosenne lub jesienne wędrówki, gdyż nie mają takiej skali trudności jak wysokogórskie trasy, na przykład w Tatrach. I tutaj wiele szlaków w zimie jest otwartych, tylko te trudniejsze technicznie są zamknięte. A jest naprawdę przyjemnie. Można się zmęczyć, naprawdę. To nie jest tak, że to jest taki łatwy szlak, że nic się nie dzieje. Jak najbardziej się można zmęczyć, spocić się nawet. Ale według mnie są bardzo, bardzo przyjemne do chodzenia. Castro zasnął na bakier z furażerką wojskową. Wcześniej ją przyozdobił orzełkiem z koroną. Ochroniarzem będzie na wieczorku zapoznawczym. Roboty tam nie wie. Czemu w tym krzaczku jest takie dziwne, tak jakby wylana farba? I to nie tylko na tym, ale również na tym też. Jeśli ktoś zna odpowiedź na to, czemu właśnie te mini krzaczki iglaste są pokryte taką dziwną farbą. Czy to jest celowe? To nie wygląda mi na zamrożone. Jeśli znasz odpowiedź, daj znać w komentarzu. Całkiem disco polowo i podrzuca ukradkiem jaja na twardo krynickim deptakiem. Idzie młoda wiosna z zieloną szaloną we włosach kokardą. Ninon, ach, uśmiechnij się. Urok twoich ust oczarował mnie. Chcę cię całować, Ninon, wysłuchaj mnie. Czy nie wiesz, mała Ninon, że kocham cię? Jan Kiepura, Ninon. Ach, uśmiechnij się, z roku 1933. Nie wiem, nie powiem. Nie wiem, nie powiem. Nie chcę skłamać. Nie chcę skłamać. Krynica też milczy, nie ma własnego zdania. Dotarłem na Przełęcz Krzyżową, 768 metrów nad poziomem morza. Moim kolejnym celem jest właśnie dzisiaj ścieżka w koronach drzew, czyli które to jest? Znaczy wiem, że w kierunku Jaworzynki idę. Ciekawa rzecz. Tędy biegnie czerwony szlak MTB. Nie pamiętam już nazwy, we wrześniu, tak, pod koniec września był tutaj maraton MTB. Nawet widziałem niektóre oznaczenia, które zostały po prostu zapomniane. Nie wszystko zostało zdjęte. A powiem, że trasy są zacne. Naprawdę. Kiedyś chciałem tu przyjechać z rowerem i troszkę tu pojeździć. Nie na zawody, po prostu pojeździć sobie po tych lasach, bo jest naprawdę ciekawie. Być może, że to będzie przyszły rok, kiedy wyruszę właśnie po to, ażeby móc pojeździć sobie po prostu tutaj na rowerze.
Nie wiem, nie powiem. Nie wiem, nie powiem. Nie chcę skłamać. Nie chcę skłamać. Krynica też milczy. Nie ma własnego zdania. Teraz najważniejsze pytanie. Jak tam wleźć do góry? Aha. Chyba tam. Ale stąd jest widok piękny, co dopiero zwierzę. Mimo wszystko warto było dzisiaj przyjść, bo jest piękna pogoda. Dobrze, że sprawdziłem sobie prognozę, że nie warto wczoraj było właśnie iść w taki dzień pochmurny, tylko poczekać jeden dzień. Nie wiem, że będę bardziej wypoczęty. Jeszcze takie widoki będę miał. Zaraz zobaczycie na filmie. Krynica też milczy, nie ma własnego zdania. A few moments later. A co to się ukazało przed moimi oczami? Przez dziurkę od klucza Krynicki Szlak Chełmicki. Aż sobie zobaczmy. Ciekawe, czy to jest w stanie zajrzeć. Ale chyba raczej. Coś tutaj widać. Coś tu widać. Tylko. No ciekawie, ciekawie. Stamtąd zacząłem wchodzenie tutaj. Że to będzie o wiele lepszy widok, że to będzie naprawdę taki widok, że wow. Widok z wieży na Radziejowie jest 10-krotnie lepszy. Tu niestety zasłania najlepsze części gór Jaworzyna Krynicka, więc tak naprawdę widać tylko tą niższą część. Kolejna kontynuacja żółtego szlaku. Schodzę w dół przede mną. No, jeszcze dzisiaj tak sporo kilometrów, co najmniej 15 do przejścia i powrót do Krynicy.
moim zdaniem nie warta 59 zł. Lepszy widok jest naprawdę z wieży Naradziejowej i tam Naradziejowej przede wszystkim jest za darmo. Moje zdanie jest takie, że jak ktoś chce naprawdę fajnie zobaczyć sobie góry, to zapraszam na Radziejową, tam jest o niebo lepiej. Przede wszystkim widok na Tatry. Także teraz kolej jest taka, że zmierzam na Przelę Białą, która jest wysokość 792 metry, następnie na Jaworzynkę, wysokość 898 metrów. Zdecyduję, czy będę szedł Sądecką do Krynicy ulicą główną, czy jednak przejdę dalej żółtym szlakiem i odbiję sobie na Kotylnicę, bo chodzi o czas. O 18 jest zachód słońca. Jeszcze dzisiaj chcę zrobić zachód słońca na Górze Parkowej. Powróćmy jeszcze na chwilę do postaci Jana Kiepury. Zagrał on w 39 filmach. Niemal w każdym z nich jedną piosenkę wykonywał w języku polskim. Występował na najważniejszych scenach światowych, m.in. w Wiedniu, Mediolanie, Berlinie i Paryżu. Fajnie było schodzić w dół, teraz już z powrotem pod górę. Wygląda na dość stromy. No, także zejście szlakiem żółtym zapowiada się takie, no powiem, na tyle ciekawie, że na rowerze, oj, piękny byłby zjazd. Karczma, cichy kącik. Akurat świetne miejsce, bo przy żółtym szlaku, który okrąża Krynicę z drugiej. Także na tym szlaku nie będzie się głodny. Żółtym szlakiem dotrę aż do Góry Parkowej, tam gdzie chciałem w sumie dotrzeć i zostać tam do słońca. A powrót dzisiaj do pokoju będzie bardzo późno. A jednak się delikatnie zmieniło. Mamy asfalt. Także zszedłem z góry. Zejście było. A teraz wejście po asfalcie i zaraz znów odbijam na teren leśny. Także no, faktycznie ta część żółta szlaku no nie zachwyca. Tamta była o wiele ciekawsza. O wiele. Schodzę właśnie w dół żółtym szlakiem, o ile nic nie pomyliłem. Tylko oznaczenie na dole. A jest, dobra, jestem. Stronę szlaki. Można się pośliznąć. Powiem tak, w zimie. Zresztą tak jest na wprost, prawda? To jakbym ja tutaj stał. A tak, tak jest nachylenie. Jak widać, jest dość stromo. Wreszcie ten żółty szlak zaczął być takim szlakiem, jak wyobrażałem sobie, czyli
naprawdę góra, dół, no tu już można się naprawdę, można sobie przejść. Dzisiejszy odcinek, tak jak mówiłem, będzie zakończenie już na górze parkowej. Chodziło mi o to właśnie, że zacząłem vloga na górze parkowej i chcę go skończyć. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie jeszcze lepszym i zabiorę was w kierunki o wiele ciekawsze. Planów na razie na przyszły rok nie chcę zdradzać, gdyż mogą się zmienić, tak jak planowałem w tym roku na rowerze przejechać szlak Orlich Gniazd. Wyszło jednak na to, że pojechałem na Wielkopolskę. A jest plan na dwa miejsca zagraniczne. Dwa kraje europejskie. Również miłego życzę! Teraz jak tak naprawdę schodził, ustawiałem kamerę, żeby nagrać sobie zejście swoje. Spotkałem dwóch gości, którzy podchodzili tutaj. No, widać było, że z nich to już energia zeszła. Jak podobno to jest, no już długie takie podejście. Także nie wiedziałem, że ten żółty szlak ma właśnie takie podejście. Takie, dlatego dla mnie jest zejście. Ciekawa rzecz, schodzę do źródełka miłości. Zapomniałem całkowicie o tym, że tutaj się znajduje to, na górze parkowej. Miałem tu podejść i dobrze, że akurat z tej strony zacząłem iść, bo mam możliwość zobaczenia tego źródełka. I ciekawe, co się stanie, jak się napiję wody ze źródła miłości. Co jest najpiękniejsze w zdobywaniu szczytów? Widoki, które są. Dokładnie. Pokonywanie swoich słabości. Powtórz. Pokonywanie swoich słabości. Podejście zawsze drażni, ale widoki ze szczytu wszystko resetują, więc możemy iść dalej. Teraz na kolejny szczyt. Planowanie kolejnych wyprawy. Kolejne szczyty zdobywać. Szczyty własnej możliwości. Dobrze powiedziałem.